Panie prezesie, czy biathlon faktycznie jest dla każdego? Tak, biathlon jest dla każdego, chociaż nie jest to łatwa dyscyplina sportu, bo bieg połączyć ze strzelaniem naprawdę jest to trudno. Zwłaszcza strzelanie na zmęczeniu. Wiemy doskonale, jak jest w ogóle strzelanie trudne, a tu dochodzi jeszcze ten dodatkowy, to dodatkowe utrudnienie, czyli strzelanie na zmęczeniu. W Czarnym Borze, niedaleko stąd, niedaleko od Dzikowca, mamy doskonałą infrastrukturę do tego, żeby właśnie biathlon trenować. Czy ten sport cieszy się dużą popularnością, czy ta popularność rośnie? Ta popularność rośnie. Wiemy doskonale, że nie jest to jakby w Polsce popularna dyscyplina sportu. Na świecie bardziej, w krajach skandynawskich i w Niemczech cieszy się ogromnym powodzeniem. Myślę, że poprzez takie imprezy jak biathlon dla każdego my pokazujemy tą dyscyplinę sportu, zachęcamy do uprawiania tej dyscypliny sportu. Właśnie organizujemy to w gminach, które byśmy chcieli zachęcić do uprawiania sportu, dlatego Boguszów Gorce jest tą sąsiadującą naszą gminą. Liczymy na to, że poprzez popularyzację tej dyscypliny sportu pozyskamy chętnych do uprawiania tej dyscypliny sportu. Panie prezesie, Dolny Śląsk to jest silny ośrodek, jeżeli chodzi o biathlon, bo mamy właśnie Czarny Bór, mamy Polanę Jokuszycką, ogromny ośrodek na naprawdę europejskim standardzie, no i przecież Dolina Jamrozowa, gdzie też biathlon trenować można. Tak, mamy naprawdę bardzo dobre ośrodki sportu, nie tylko do trenowania, ale też i do przeprowadzania w przyszłości imprez międzynarodowych, ale mówię w przyszłości, bo należałoby wiele jeszcze standardów międzynarodowej organizacji biathlonu spełnić. No i w ślad za tym chcielibyśmy mieć też na wysokim poziomie zawodników, bo ośrodki naprawdę mamy jedne z lepszych, bym powiedział, w Europie. Może nie dorównujemy ośrodkom niemieckim czy skandynawskim, ale naprawdę nie mamy się czego wstydzić. Mamy naprawdę wspaniałe ośrodki i trzy wspaniałe na Dolnym Śląsku. Panie burmistrz, dzisiaj Góra Dzikowiec, piknik rodzinny i dzieci mają niesamowitą radochę, ponieważ biathlon dla każdego, na sportowo, na wesoło. Biathlon dla każdego, to nie tylko dzieci mają radochę, ale także rodzice i dziadkowie, mam nadzieję. Biathlon dla każdego, pierwsze takie zawody w gminie Boguszów Gorce, chociaż biathlon ma duże tradycje w naszym mieście, no i cieszę się niezmiernie, że odradzają się te tradycje dzięki właśnie tym zawodom. Sporo dzieci z gminy Boguszów Gorce trenuje w Czarnym Borze, w naszej zaprzyjaźnionej gminie i tak właśnie wspólnie zorganizowaliśmy te zawody. Cieszę się niezmiernie, że jest pogoda, że jest frekwencja i że dzieje się na Górze Dzikowiec i mam nadzieję, że to nie ostatnia taka impreza. Właśnie ta impreza pokazuje, że Góra Dzikowiec ma ogromny potencjał, ten ośrodek sportu tutaj, to przecież nie musi być tylko miejsce, gdzie jeździ się na nartach. Absolutnie, zdecydowanie. Jest to góra wielosezonowa, zimą wiadomo narty i zjazdowe i biegowe, ale to właśnie ten okres letni to jest morze możliwości dla tej góry i będziemy je wykorzystywać i robimy to, jak Państwo oczywiście to widzą. Jeszcze z tego tytułu będą dwie reprezentantki, jeszcze jedna Sokołowska, jeszcze kolejna z Czarnego Boru. Nalewniczka z numerem 63 startuje jako ostatnia. Po niej 5 minut przerwy. Panowie, już szykują się panowie z kategorii M1. Młodzież chyba dwie silne ręce. To będzie około 10 minut pierwszej przyszłości na starcie ostatniego zawodnika, jeżeli chodzi o zawodnika. Jest 54 minuta biegnie już dzisiejszych zawodów. Przypominam, biathlon dla każdego na terenie ośrodka Góra Dzikowiec.